Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W tym filmie przedstawię Wam wszystkie koszta związane z wyjazdem na wakacje do Chorwacji na 2 tygodnie samochodem. Stworzyłem artykuł na ten temat na stronie www.forumwiedzy.pl. Znajdziecie artykuł o tytule Chorwacja 2017 podsumowanie samochodem na wakacje. Wystarczy, że wejdziecie w ten artykuł i znajdziecie tutaj nie tylko podsumowanie kosztów, ale i bardzo dużo innych materiałów, które są dostępne, które dla Was specjalnie zebrałem, nagrałem podczas właśnie wakacji w Chorwacji. Ale skupmy się w tym momencie właśnie na tym, co najważniejsze, czyli właśnie na kosztach. Chorwacja 2017. Dopiero co wróciliśmy, 2 tygodnie byliśmy. Jakie to są te koszta? Od razu może przejdźmy do podsumowania. Suma wydatków, jakie wyszły na 3 osoby, 2 osoby dorosłe plus dziecko, tak aby pojechać, wrócić i spędzić te wakacje bez jakichś tam specjalnych oszczędności, sporo zwiedzić, zaliczyć, no to jest 8 970 zł. To jest koszt wyjazdu z Bytomia, ze Śląska do Chorwacji autostradami, z winietami, bez omijania autostrad. Po prostu normalne takie koszty, jakbyśmy chcieli pojechać sobie na wakacje, przy okazji jeszcze zwiedzając coś po drodze. Tak więc 9 tysięcy złotych trzeba mieć w portfelu. Jeżeli zaś chcielibyśmy taniej, na przykład za 7 tysięcy, nie ma problemu. Nawet i za 6,5 dałoby się te wakacje ogarnąć, ale musielibyśmy troszeczkę poujmować. Więc po kolei. Pierwsze, najważniejsze to koszt transportu samochodem osobowym. W moim przypadku jest to Opel Astra G, starszy samochód, benzyna, silnik. Bez najmniejszego problemu poradził sobie z trasą w jedną, w drugą stronę i na miejscu śmigał jak szalony. Ile to wyszło? 360 zł to są winiety. Zobaczcie, tutaj mamy podsumowanie całkowite, a tutaj mamy po kolei, to rozbiłem. Winiety. Jedna miesięczna winieta w Czechach, austriacka 2 razy 10-dniowa, czyli na start i na powrót z Chorwacji, i słoweńska, Słowenia 1 razy miesiąc, czyli w sumie 4 karteczki do przyklejenia. Tam i z powrotem. Na stronie www.winiety.com.pl wyszło 360 zł około. Można kupić taniej przy drodze, w budkach, na stacjach. Ja wybrałem zakup przed wyjazdem, by nie tracić czasu na kupowanie i tak naprawdę w kolejkach stanie. I tak samo oczywiście kleję nie po drodze. Po prostu przykleiłem wszystkie winiety, które są potrzebne przed wyjazdem. No i w tym momencie cała trasa, to w ogóle się nad tym nie zastanawiałem. To oczywiście jest droższe rozwiązanie, ale jeżeli ktoś chce, to może kupić taniej po drodze. To już jest kwestia wyboru. Następnie paliwo. Trasa, czyli tam i z powrotem, oraz jazdy lokalne, czyli zwiedzanie, a my troszeczkę pojeździliśmy sobie, zresztą o tym zaraz. W sumie wyszło 2600 km samej trasy plus 400 na miejscu, no więc w sumie 3000 km przy średnim spalaniu 7 litrów na 100 km. Może ktoś pomyśleć, że to jest spore spalanie, ale weźmy pod uwagę, że jechałem max obciążonym samochodem i dodatkowo jechałem maksymalnie jak przepisy pozwalają, więc nie było tu jazdy typu 90 czy 100 na godzinę. Tam gdzie można było 140, to jechałem 140, tam gdzie 130, 130, tam gdzie 110, 110. Czyli w sumie 210 litrów benzyny 95 zużyłem, przyjmując średnio 6 zł za litr. Znowu tutaj zawyżyłem. Dlaczego? Bo różne samochody są, tak więc jedne spalają więcej, jedne mniej. Dodatkowo paliwo za granicą kosztuje więcej niż w Polsce, czyli nie około 4,5-5 zł, a około 6 zł. W związku z czym lepiej troszkę zawyżyć, niż potem mówić, że za mało policzyłem. Więc policzmy 6 litrów za litr. Taki spory max daje nam to 1260 zł za samo paliwo. Nie jeżdżąc lokalnie na wycieczki, można byłoby zaoszczędzić 100 zł, a jadąc bardzo ekonomicznie, około 100 km na godzinę, 90, różnie to oczywiście w różnych samochodach jest, to można byłoby zaoszczędzić nawet i pewnie z 200-300 zł. Wszystko zależy oczywiście od samochodu, stylu jazdy i oczywiście paliwa. Następnie był prom. Z Plocie do Trpajn i z Trpajn do Plocie płynęliśmy promem, czyli samochód był na promie, nie jechaliśmy lądem. Chodziło o to, żeby na półwysep dostać się bez przejeżdżania przez Bośnię i Hercegowinę. To wyszło 2 razy 218 kun, bo płacimy za samochód i płacimy za 3 osoby, 2 dorosłe, 1 dziecko. W sumie tam i z powrotem około 250 zł. Można jechać lądem, tak jak mówię, przez Bośnię i Hercegowinę. Koszta są podobne, ale wygodniej jest po prostu promem.
Następnie autostrady w Chorwacji. W Chorwacji nie mamy winiet. Winiety mamy w Czechach, Austrii i Słowenii. Chyba że oczywiście jedziemy przez Węgry i Słowację, no to wtedy mamy troszeczkę taniej. Znaczy najtańsza droga jest przez Węgry i Słowację. No ale ja tutaj wybrałem akurat tą. No i w autostrady w Chorwacji ja jechałem przez 3 odcinki. Robiliśmy nocleg w Karlowac. I z samego rana następnego dnia zwiedzaliśmy Plitwickie Jeziora. Dlatego też troszeczkę krótszy, tak jakby odcinek autostradami jechałem. Tu macie cały taki film, możecie go cały zobaczyć odtąd, jak wystartowałem w Bytomiu, jak byłem już na miejscu w Chorwacji, w Orebi. Cały film nagrałem z GoPro, takie króciutkie urywki, więc naprawdę zapraszam, zobaczcie sobie, jak to wygląda. Wszystko jest nagrane. I to w sumie wyszło około 300 zł, jeżeli chodzi o autostrady, czyli w jedną i w drugą stronę po 150 zł kosztowały wszystkie odcinki płatne, czyli na bramkach przy zjeździe płacimy, a przy wjeździe na autostrady pobieramy karteczki. No to w sumie wyszło około 300 zł. Jeżeli ktoś jechałby bez tego noclegu w Karlowac i zwiedzania Plitwickich Jezior, mogłoby to być około 350 zł. Wszystko zależy oczywiście, kto gdzie jedzie. Ja jechałem do Orebic, czyli dosyć daleko, na samo południe, w związku z czym u mnie koszta są troszkę wyższe. Jeżeli ktoś jechałby wyżej, nie wiem, wyspa jakaś tam Pak, czy Krk, czy cokolwiek takiego, to koszta byłyby niższe. Ale ja tutaj jechałem dosyć daleko, więc u mnie to wyszło około 300 zł koszta autostrad. Można jechać lokalnymi drogami znacznie dłużej bez winiet. Trzeba zmienić wtedy plan trasy i kombinować oczywiście troszeczkę. Nie jest to jakoś specjalnie trudne, no ale też nie jest to specjalnie wygodnie, bo raczej chcielibyśmy na te wakacje dotrzeć w miarę szybko i bez jakichś tam komplikacji. W związku z czym pewnie wybierzecie jednak, tak jak i ja, autostrady w Chorwacji, które są naprawdę świetne. Koszt apartamentu, czyli suma summarum, zanim przejdziemy do kosztu apartamentu, no czyli 2170 zł to jest koszt pełnego transportu tych wszystkich 4 punktów. Jeżeli chodzi dalej o koszta apartamentu, w Orebić mieliśmy dosyć fajny apartament, klimatyzacja, toaleta, Wi-Fi, 2 pokoje, mieliśmy taki taras, balkon, dosyć spory, blisko morza i sklepu, parking, 14 dni, wyszło 900 euro, tyle zapłaciliśmy, 3800 zł około. Można oczywiście znaleźć znacznie tańsze miejsca, mniej komfortowe, w różnych dalszych czy innych odległościach od morza, w różnych miejscach oczywiście. Można tu zaoszczędzić około nawet 1000 zł. Kwestia jest tego, kto jak chce spędzić wakacje. Można też i więcej zapłacić ode mnie, jeżeli ktoś chce super komfort z jakimiś basenami czy cokolwiek. Nam to naprawdę odpowiadało. Zresztą film jak na miejscu też jest tutaj w tym artykule. W artykule macie bardzo dużo filmów z różnych miejsc, w których byłem. Nagrałem dla Was naprawdę sporo materiału, ale na samym końcu też tutaj jest dla Was film, już Wam pokazuję. Villa Rosso, czyli właśnie tutaj Villa Rosso. Cały budynek Wam pokażę. Zresztą możecie zobaczyć sobie na filmie. Jest kontakt w opisie pod filmem. Wszystko jest. Ulica Jalecicia 70A w Chorwacji. W tej właśnie widli tutaj byliśmy 6 rodzin i tu samochody stawialiśmy tam z tyłu. Jest naprawdę sporo miejsca i komfortowo. Tak więc polecam Wam to na pewno, tą lokalizację. Ale wróćmy do kosztów następnych. Czyli 3800 spanko. Dalej, koszt wszystkich tych wydatków, takich jak jedzenie, picie, wycieczki, pamiątki. No tutaj policzyliśmy na 3000 zł, około 5000 kun. Około 3000 zł, no tyle po prostu wydaliśmy, bawiąc się tam naprawdę dosyć fajnie. Zauważcie, jak sporo różnych miejsc zaliczyliśmy. Samochodem, statkami, zobaczcie, byliśmy na różnych plażach, na Korciuli, nawet na szczycie byliśmy Świętego Eliasza, czyli Sveti Ilija. Dalej, gdzie byliśmy? Byliśmy na końcu półwyspu Peljesiacz, byliśmy w miejscowości Ston. Naprawdę bardzo dużo pozaliczaliśmy. Zobaczcie sobie filmy, a na pewno Orebić będzie ciekawym miejscem dla Was na wakacje. Naprawdę bardzo polecam. Dobra, wróćmy dalej do tych wszystkich kosztów. Czyli w sumie, suma summarum, jak już to wszystko sobie zliczyłem, licząc rachunki, licząc na koncie wszystko i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, wyszło 8970 zł. Czyli tak podsumowując, 9000 zł cała impreza wyszła. Można by było rzec, że jeszcze powiedzmy z 200 zł do tego można dodać, ponieważ jadąc na wakacje jeszcze do auta też zrobiliśmy pewne zakupy różnych rzeczy, jakieś tam smakowe,
pałyków, co tam poustalaliśmy, że po prostu zabieramy, czy też można by było też dodać, że 260 zł wydałem na maskę łącznie z fajką do nurkowania, więc to też jakiś dodatkowy koszt, ale oczywiście to są już takie dodatki, no bo chciałem dla Was filmy pokręcić, tak więc to już są takie nie dla każdego wydatki, bo większość z Was być może już fajkę i maskę ma, a ja kupowałem takie bardziej specjalne rzeczy do kamerki GoPro, nieważne. Czyli około 9000 zł trzeba mieć, żeby naprawdę fajnie spędzić wakacje. Nie oszczędzając, po prostu chcąc, to jemy w restauracji takiej, śmakiej, owakiej, bez jakiegoś chodzenia i szukania najtańszych, powiedzmy, jakichś tam produktów, tylko po prostu spędzając wakacje, nie zwracając szczególnej uwagi na koszty. Jeżeli ktoś na te koszta musi zwracać uwagę, ale tak po prostu racjonalnie, to można zejść do 7000, tylko trzeba przeanalizować wszystkie tutaj opcje, gdzie można na czym zaoszczędzić. Też żebyśmy aż tak bardzo nie oszczędzali, żebyśmy z tych wakacji nie zrobili sytuacji takiej, że jedziemy w fajne miejsce, na przykład do Chorwacji, do Orybić, a na wszystkim, że tak powiem, oszczędzamy, bo wtedy to raczej nie są wakacje, tylko raczej chodzenie i szukanie promocji, a to chyba nie o to chodzi. Tak więc trzeba mierzyć możliwości na wydatki, każdy oczywiście według własnego uznania. Dobra, tak więc tu różne opcje, gdzie, na czym można przyoszczędzić, podałem, kwestia analizy. Dodatkowo w artykule, w tym całym podsumowaniu, bo to jest dosyć dużo pieniędzy, nie można powiedzieć, że w 14 dni wydać 9000 zł to jest mało, to jest bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Jeżeli kogoś stać, to oczywiście pojedzie na takie wakacje. Mnie teraz może stać, kiedyś nie, ale teraz mi akurat było stać i najfajniejszą opcją z tej całej wyprawy, z tych wakacji było to, że mogłem nagrać dla Was naprawdę sporo materiału. Zobaczcie. Wszystkie plaże, jakie tylko były, to nagrałem dla Was. Możecie sobie pooglądać osobne filmy. Wszystkie rzeczy, które były dla mnie, że tak powiem, dostrzegalne dla oka, wszystko dla Was nagrałem, żebyście mogli niemal na gotowca pojechać tam, jeżeli chcielibyście. Nawet łącznie z taką drogą, jak wyglądają te drogi przez góry tutaj, przez półwysep Pelješac. Tak więc nawet trąbę powietrzną, wszystkie wycieczki na Korczule, czy do jakichś innych miejscowości, na wyspę Badia, na szczyt Świętego Eliasza. Wszystko tutaj macie. Tak więc nawet taką miałem sytuację, że lekką stłuczkę, takie zarysowanie tutaj mam na samochodzie, to też taką sytuację Wam opisałem, bo każdego może to spotkać, dosłownie każdego. Gdzie jeść, gdzie kupować, zwiedzanie, snorkeling, wszystko tu macie. Nawet macie też nagrane wszystkie jakieś tam muzea w klasztorach franciszkanów, a dwa takie zwiedziłem odpłatnie, nagrałem wszystko, jak to w środku wygląda. Tak więc zachęcam Was do odwiedzenia tego artykułu, spędzenia chwili na przejrzeniu materiałów, a także szczególnie ze względu na jak ominąć autostradę w Słowenii, bo tutaj możemy zaoszczędzić około 150 zł na właśnie winiecie słoweńskiej, bo jest dosyć droga. Ja ją kupowałem, ale gdybym nie kupił, to bym zaoszczędził 150 zł w całym tym koszcie. Jadąc drogami lokalnymi, troszkę dłużej, też dosyć wygodnie. Dodatkowo informacje takie jak filmy z mojej strony, jakie mapy offline za darmo możecie na smartfonie użyć, żeby jechać właśnie na wakacje bezpiecznie, dojechać na miejsce bez problemu i wrócić. Tak więc nawigacja GPS też wszystko macie na filmach tutaj, co i jak. Jak wygląda prom, alternatywna nawigacja, czy warto brać ze sobą taką chłodziarkę, lodówkę samochodową, takie testy różne, jaką wybrać drogę, czy przez Węgry, czy przez Austrię, jak to wygląda z tymi noclegami po drodze, na przykład my spaliśmy w Karlowac w Chorwacji, ale można też w Oekotel, na przykład w Graz w Austrii, też fajne miejsce. Dodatkowo macie tutaj jeszcze opcję, informacje z mojej strony o tych winietach, które zakupiłem, jak to wygląda. Tak więc sporo, sporo różnych materiałów macie specjalnie w tym jednym artykule, więc zachęcam Was do odwiedzenia strony www.forumwiedzy.pl. Zobaczcie sobie jeszcze raz te podsumowanie z mojej strony, a wiem, że sporo osób to interesuje, planując na przykład przyszły rok. Zwróćcie uwagę, że wybierając apartament jakiś, szukając miejsca, bo często jedziemy na wakacje nie samodzielnie, a czasami jedziemy z przyjaciółmi na 2, 3, 4 samochody, to szukając miejsca dla takiej ilości osób, trzeba już szukać w październiku, w listopadzie, w grudniu, trzeba już rezerwować miejsca tak naprawdę. To nie jest tak, że w maju zaczniemy szukać. Gdy jedziemy jedną parą, być może nawet z dzieckiem gdzieś na wakacje, to nawet powiem Wam szczerze, że warto pojechać do miejscowości, jaka Wam się zamarzy, czy na przykład Orebić, i na miejscu szukać apartamentu. Jest to bardzo prawdopodobne, że dacie radę, ale jeżeli jedziecie na kilka samochodów, no to raczej mało prawdopodobne, że w jakiejś lokalizacji będzie tych apartamentów tyle, żebyście się wszyscy zmieścili.
Tak więc jeżeli potrzebujecie na kilka, no to musicie szukać znacznie wcześniej. Ta Villa Rosso, gdzie byliśmy, naprawdę Wam polecam. Świetna, świetna sprawa, bardzo dobra lokalizacja. Tak więc kwestia oczywiście, spójrzcie sobie na film i będziecie wszystko wiedzieć. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że moje wszystkie filmy z wakacji, moje podsumowanie, ten cały artykuł pomoże Wam wszystkim w opcji wyszukiwania wakacji, czy też pomyślunkiem nad wakacjami w Chorwacji, być może jeszcze w 2017, a raczej być może już w przyszłym roku. Z mojej strony to tyle. Zachęcam Was oczywiście do subskrypcji kanału Forum Wiedzy.pl, przejrzenia filmów, komentowania, łapy w górę dajemy, gdzie się podobało i oczywiście, jeżeli macie jakieś szczegółowe pytania, gdzieś coś Was interesuje, macie jakieś, nie wiem, swoje potrzeby, no to oczywiście piszcie, piszcie, piszcie w komentarzu, postaram się Wam odpowiedzieć ja, czy też inni widzowie kanału Forum Wiedzy.pl, którzy mają też sporo doświadczenia w wyjazdach do Chorwacji. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam, jeżeli jeszcze jedziecie na wakacje, to wesołych wakacji, a jeżeli planujecie już przyszły rok, to też oczywiście wesołych wakacji 2018. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam.